Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Badentyk, Instytut Misesa. Zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinku podcastu Ludzkie gadanie, podcast o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest dr Krzysztof Turowski. Witaj Krzyśku. Witaj Mateuszu. Krzysztof był już gościem naszego podcastu, ale przypomnę, że jest informatykiem, wykładowcą Uniwersytetu Jagiellońskiego, a jest także z wykształcenia filozofem i bodajże też inżynierem dźwięku, tak? Dobrze pamiętam? Tak, znaczy taka była specjalność na telekomunikacji, z którą zresztą bardzo miło wspominam po latach. Więc jest człowiekiem wielu talentów, a dzisiaj z tych talentów chcielibyśmy wykorzystać te bardziej związane z matematyką i z filozofią, ponieważ chciałbym się pozastanawiać z tobą, jakie są blaski i cienie angażowania aparatu matematycznego w uprawianie ekonomii. I jeśli popatrzymy na początki tej naukowej ekonomii, na rewolucję marginalistyczną, no to z tych trzech ojców założycieli jedynie Menger jakiegoś takiego aparatu matematycznego nie wprowadzał, natomiast dwóch pozostałych, Jevons i Valera, już to robili. To prawda. Rzeczywiście, jeżeli byśmy odróżniali, no to tutaj sytuacja jest jasna. Możemy ich uszeregować w kategorii od najmniej do najbardziej zmatematyzowanego. I tutaj najbardziej zmatematyzowanym byłby Leon Valera, który z wykształcenia był inżynierem, to również jego ojciec był staje się profesorem uniwersytetu i też właśnie był bardzo dużym zwolennikiem stosowania matematyki do zajmowania się zagadnieniami gospodarczymi. Funkcjonuje też również w historii myśli ekonomicznej określenie francuskich ekonomistów, którzy stosowali to podejście jako ekoinżynierów. Wydaje mi się ono trafne, gdyż co próbował robić Valera? Valera próbował ująć w system równań układ równań, który by przypominał układ, który stosujemy dla mechaniki ciał, i te same metody przenieść dla gospodarki i zamodelować równania popytu i podaży na każde dobra, w jaki sposób one się układają, i pokazać, że istnieje, z jednej strony istnieje połączenie rynków. I to rzeczywiście tutaj to był dosyć trafny wgląd, że cała gospodarka jest jednym wielkim splotem procesów produkcyjnych. Natomiast, żeby nadać temu matematyczną formę. Jevons podszedł do tego trochę z innej strony. Jeżeli chodzi o Jevonsa, to on był z przekonania utylitarystą. I to utylitarystą z takiego gruntu, który kojarzymy, czy to z najsłowniejszymi postaciami, Jeremy Benthamem, Johnem Stuartem Millem, bardziej raczej z benthamowskim nurtem, bo tutaj możemy mówić nawet, że on wierzył w pewną mierzalność, czy przynajmniej psychiczną obliczalność użyteczności. I uważał za jak najbardziej zasadne, żeby mówić o funkcjach użyteczności jako o pewnych po prostu relacjach ilościowych, jakie zachodzą. Mówił ewidentnie o podmiotach ekonomicznych jako o błyskawicznych kalkulatorach przyjemności i przykrości. Więc u niego ta strona matematyczna koncentrowała się raczej na tym, żeby ująć relacje poszczególnych dóbr, jak one wchodzą w skład poszczególnych wartościowań i jak przenoszą się na użyteczność. Gdzie ta użyteczność jest rozumiana właśnie jako ilościowa. Tak jakbyśmy mieli na czole wypisany jakiś wskaźnik, na którym by była odpowiednia skala i w zależności od tego, jakie dobro zastosujemy, czy dobrze się bawimy, czy nie, czy mamy z czegoś przyjemność, czy nie, tak nam ten pasek odpowiednio się wypełnia lub opada. Podejście Mengera było trochę inne. Menger, chociaż tutaj są co prawda różne zdania w literaturze, na ile znał matematykę, to jego synem był też Karl Menger, tylko że pisany przez K, który był matematykiem już zawodowym i wniósł zresztą bardzo duży wkład do wielu dziedzin matematycznych. Natomiast jeżeli chodzi o ojca Karla, austriackiego ekonomistę, to on, tutaj zdania są rozbieżne, natomiast jeżeli syn mówił, że jego ojciec posiadał wiedzę zadowalającą, żeby rozumieć, co czyta przynajmniej, no to chyba to jest dostatecznie dobre świadectwo, żeby uznać, że nie był zupełnym ignorantem w tej dziedzinie. Z drugiej strony podkreślał bardzo, nawet korespondując ze wspomnianym Leonem Valera, że ponieważ ekonomia zajmuje się odkrywaniem, pracą nad zjawiskami ekonomicznymi i odkrywaniem praw, które są prawami przyczynowymi, które dociekają istoty rzeczy, odnoszą się do człowieka i mówią o relacjach dóbr, które nie są ujmowalne w proste relacje matematyczne, gdyż nie są mechanicznymi interakcjami, to mamy w tym przypadku do czynienia raczej z koncepcjami jakościowymi, w którym powinniśmy mówić o jednostkach, które są zauważalne. Nie powinniśmy stosować takich przybliżeń, że stosujemy pewne ciągłe krzywe, czy stosujemy diagramy. Tutaj był również sceptyczny co do prób wszelkiego rodzaju
obliczenia użyteczności, więc gdyby poznał Jevonsa, a na tyle, na ile wiemy, to nigdy się nie spotkali i nie mieli okazji się poznać, no to przypuszczam, że też byłby sceptyczny wobec jakichś prób kalkulacji użyteczności. On wywodził się jednak z innej tradycji, która jednak była zdecydowanie w opozycji do utylitaryzmu i pokazywała, w jaki sposób można odnosić się realistycznie, nie popadając w takie uproszczenia, które sprowadzają człowieka tylko do kalkulatora. Ale jak otworzymy dzisiaj przeciętny podręcznik do mikroekonomii, to tam zauważymy, że są jak najbardziej, na przykład jest funkcja popytu wyrażona niewerbalnie, ale jeszcze jest wyrażona przy pomocy aparatu matematycznego, mamy jakąś funkcję produkcji, mamy krzywe kosztów i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby to ujęcie się cały czas rozwijało i do dzisiaj ono jest popularne. Tak, znaczy tutaj trzeba wyróżnić kilka etapów, bo rzeczywiście, jeżeli przeczytamy Adama Smitha, równa nie znajdziemy. Adam Smith jako ojciec ekonomii klasycznej, czy również, jak często przedstawiciele szkoły austriackiej lubią podkreślać, ten, który był jeszcze wcześniejszy, czyli Richard Cantillon, u nich nie znajdziemy równań. U Davida Ricardo znajdziemy jakieś proste ilustracje i przykłady liczbowe, rzeczywiście. Natomiast triumf metod matematycznych można wiązać dopiero z czasami po Jevonsie i po Walrasie, kiedy to zaczęło się upowszechniać. Zaczęło się to upowszechniać stopniowo i jeszcze, myślę, że do czasów II wojny światowej, to większość podręczników była pisana w sposób werbalny. Były próby matematycznego ujęcia. Tutaj można przywołać takich ekonomistów jak Wilfredo Pareto, natomiast, który był rzeczywiście też, on był następcą Walrasa w Lozannie, więc był kontynuatorem jego podejścia. I on był też również z wykształcenia inżynierem, więc miał dobre podstawy matematyczne, próbował analizować zjawiska w ten sposób, który robił Walra i próbował wprowadzać. Natomiast jeżeli przejrzymy, no to jego podręcznik nadal jest w bardzo dużej mierze werbalny. Podobnie angielski matematyk i ekonomista Francis Edgeworth, który twierdził, że właściwie nazwał swoją książkę Mathematical Psychics, to znaczy przez analogię do zmatematyzowanej fizyki chciał tworzyć zmatematyzowaną naukę o psychice, no w tym przypadku akurat zajął się jej częścią, czyli ekonomią, tak jak to rozumiem. No ale jednak opór, wydaje mi się, taki dość intuicyjny był, że to podejście jest zbyt upraszczające i nie daje tego, co obiecuje. Że obiecuje dużo, a jak przyjrzymy się, to Edgeworth pozostaje raczej jakimś naprawdę bardzo małą wzmianką otaczany w pracach historycznych czy w podręcznikach. Prawdziwym przełomem była II wojna światowa. Dokonały się dwa wielkie odkrycia, dwa wielkie przełomy w ekonomii neoklasycznej, czy właściwie stworzenie tego, co nazywamy obecnie syntezą neoklasyczną. Z jednej strony w mikroekonomii ekonomista, zresztą późniejszy laureat Nagrody Nobla, John Hicks, napisał i udało mu się wprowadzić to, czego nie udało się wcześniej zrobić. Wcześniej problem z użytecznością np. Jevonsa czy Edgeworth'a był taki, że ta użyteczność musiała być kardynalna. To musiała być skala liczbowa. Natomiast Hicks pokazał, w jaki sposób można założyć, że mamy tylko skalę porządkową, tak jak to również robią do dziś przedstawiciele szkoły austriackiej, i w jaki sposób można, przyjmując pewne założenia, pewne transformacje, wyprowadzać z tego jak najbardziej teorię, całą mikroekonomiczną teorię popytu i podaży. I oczywiście przy pewnych uproszczeniach można przedstawiać już ciągłe krzywe popytu i podaży według jego schematu. I to był ten pierwszy ważny przełom. Drugim była praca Paula Samuelsona, w której ujął on to wszystko, co Keynes przedstawił w ogólnej teorii i co od lat 30. bardzo szybko zdominowało makroekonomię współczesną czy ówczesną, tylko doprowadziło do stanu, w którym przyszedł Samuelson i mógł to wreszcie zmatematyzować. Jeżeli zobaczymy do Keynesa, u niego też równań jest niewiele, jest to praca werbalna, zresztą do dzisiaj też dzięki temu, czy może z tego powodu raczej, trwają zażarte spory wśród zwolenników Keynesa o właściwej interpretacji pewnych kwestii. Natomiast Samuelson i również Hicks, bo to Hicks był autorem pierwszych prób właśnie formalizacji tej teorii, natomiast Samuelson nadał temu pełną formę, taką jaką znamy w podręcznikach dzisiaj. I oni dwaj stworzyli już zmatematyzowane, nowoczesne podstawy do mikro i makroekonomii. I to jest, jeżeli przeczytamy ich pracę z lat 40., to już jest ta mikroekonomia i ta makroekonomia, jaka jest wykonana w najbardziej prostej formie na większości uniwersytetów. Oczywiście od tamtego czasu można powiedzieć, że dokonał się pewien postęp, ale nie jest to postęp w fundamentach, jest to raczej pewne dopracowywanie pewnych kwestii szerszych. Natomiast sam przełom dopiero należy wiązać z latami 30. i 40. To może jeszcze skupmy się chwilę na tej mikroekonomii, zanim przejdziemy do spraw makro. No bo tak powiedzmy, przechodziłem taki właśnie kurs tej neoklasycznej mikroekonomii, zanim poznałem teorię austriacką.
Ale w zasadzie to ci mikroekonomiści, używając tych formalnych metod, dochodzą często do bardzo podobnych wniosków, co Mises, Rothbard ze swoją teorią ceny, która jest zupełnie werbalna. Więc czy to stosowanie tych formalnych metod w tym przypadku prowadzi na manowce, czy niekoniecznie? Powiedziałbym ostrożnie, to zależy. Oczywiście, jeżeli poczytam Misesa, to on czasami jest bardzo krytycznie nastawiony do matematyzacji i to też dobre pytanie. Sam w sumie ciekaw jestem, jakby się odniósł do postępu, jaki się dokonał, czy do powiedzmy tego stanu nauki, jaki jest obecnie wykładany, stanu mikro i makroekonomii. Natomiast myślę, że jeżeli wyprowadzamy, czy to zasadnicze wyprowadzenie, którego dokonał Higgs, ono jest poprawne, jeżeli pamiętamy pewne założenia. Jeżeli pamiętamy o tym, że krzywa obojętności, bo to jest pierwszy wkład Higgsa, o którym do dzisiaj wszyscy się uczą. Jeżeli pamiętamy, że te krzywe są nieciągłe. One są rysowane jako ciągłe zwyczajowo, jest przedstawione jako funkcje. Natomiast w rzeczywistości mamy do czynienia raczej z dyskretną przestrzenią koszyków różnych dóbr. I mamy sytuację, w której czasami to, że te koszyki nie są sąsiednie, ma znaczenie. Matematycznie, jeżeli mamy krzywą ciągłą, to jesteśmy w stanie w każdym punkcie narysować styczną. Co więcej, akurat w przypadku krzywych obojętności, te styczne są jednoznaczne. Jeżeli to zaczną punkty się pojawiać, to już musimy się zastanowić, czy na pewno będzie ta styczna jednoznaczna, czy jak w ogóle traktować takie sytuacje. To jest trochę bardziej skomplikowane. Więc tutaj się trochę sprawa komplikuje. Oczywiście przy pewnym rozsądnym założeniu, jeżeli przyjmiemy, że dobro jest na przykład dostatecznie, ma dostatecznie dużo jednostek, to te wykresy, to nie będzie wpływało to w istotny sposób na analizę. Natomiast analiza austriacka też pozwala zwrócić uwagę na ważną kwestię, taką jak rolę marginesów cenowych. Ekonomiści neoklasyczni, czy to, co jest nauczone na uniwersytetach, to z reguły sprowadza się do rysowania krzywej popytu i podaży i mówienia, że popyt możemy sobie zapisać w taki sposób, że listujemy oferty kupujących przy danych cenach, no a podaż zapisujemy oferty sprzedających dane dobro. I w ten sposób wyznaczamy krzywe. Analiza austriacka z tym punktem nie ma najmniejszego problemu, zgadza się w zupełności, natomiast wskazuje bardziej, w szczególności poprzez pracę Bombawerka można byłoby zobaczyć, jaką rolę odgrywają krańcowe jednostki. Że to rzeczywiście to spotkanie to nie jest taki prosty punkt przecięcia krzywych, tylko to jest sytuacja, w której ostatni kupujący i ostatni sprzedający muszą się dogadać i muszą w jakiś sposób jeszcze przelicytować podkrańcowych, czyli pierwszych tych, którzy nie kupili i nie sprzedali. To jest też niuans, który jest może prosty, ale on też umyka w takim tłumaczeniu. Może on jest drobny, natomiast w tym przypadku z jednej strony widać rolę szerokości rynku, czyli im więcej agentów, tym te marginesy stają się odpowiednio mniejsze. No i też w przypadku neoklasyków, ponieważ mamy krzywe, mamy zawsze punkt. W przypadku Austriaków jest pokazane, że czasami jednak ta cena może się kształtować w pewnym marginesie. Najprostszy przykład jest wymiana jednego dobra. Gdybyś ty mi sprzedawał gazetę, byłbyś gotowy sprzedać ją za 3 zł, ja byłbym gotowy ją kupić za 2 zł, to tylko od naszych umiejętności negocjacyjnych zależałoby, czy cena by wynosiłaby 2,10, 2,50 czy może 2,90. I Austriacy też potrafią to podkreślić. Natomiast oczywiście, jeżeli rynek jest szeroki, no to ten margines na negocjacje krańcowego kupującego i krańcowego sprzedającego się bardzo zmniejsza. No i ta cena będzie bliżej. Tak więc właściwie ta analiza mikroekonomiczna, neoklasyczna, ta uniwersytecka, która jest wykładana rzeczywiście w każdym podręczniku, no to ona jest poprawna jako pewien przykład skrajny. Natomiast właściwie można ją ująć jako szczególny przypadek analizy austriackiej dla bardzo rozdrobnionych rynków, czy taki, który pomija pewne kwestie, takie jak umiejętności negocjacyjne stron, albo właśnie rolę tych par nad i podkrańcowych. Więc pewne uproszczenie, jako dydaktyczne uproszczenie, jako taki wstępny krok w kierunku austriackiej teorii ceny, nawet z powodów dydaktycznych, może czasem warto byłoby zaakceptować. Natomiast wydaje mi się, że te pewne niedopowiedzenia są takie, że każdy powinien je mieć z tyłu głowy, a z drugiej strony, skoro one są na tyle proste, to może warto je dopowiedzieć. No dobrze, to przejdźmy teraz do strefy makroekonomicznej i tutaj mamy do czynienia z różnymi bardzo użyciami tych matematycznych aparatów. To może zacznijmy od tego, że próbuje się budować całe formalne modele mające przybliżyć to, jak gospodarki funkcjonują. Na przykład tak banki centralne takie modele stosują, żeby te swoje projekcje inflacji pokazać światu. To tam właśnie jest cały duży formalny model, gdzie niby różni agenci ekonomiczni ze sobą współdziałają i koniec końców mamy jakąś produkcję, jakieś ceny i tak dalej. Jakie wiążą się z takim podejściem korzyści, jakie zagrożenia? To jest dobre pytanie w ogóle o to, w jaki sposób te modele są konstruowane.
No i znowu, no tutaj pozwolę sobie na drobne rozróżnienie, czyli na pewien mały historyczny przegląd. Ograniczając do dwóch głównych podejść, to w czasach ekonomii keynesowskiej, tak jak mówiłem, Samuelsonowi i Hicksowi udało się zmatematyzować tę teorię. Natomiast, żeby ją w jakikolwiek sposób odnieść do danych, czy w jakikolwiek sposób próbować właśnie wykonywać jakieś przewidywania, szacunki, no to to już jest rolą Lorenza Kleina, który był, zresztą był doktorantem Samuelsona i on właśnie pracował nad stworzeniem pierwszych wielkoskalowych modeli keynesowskich, które operując tylko na agregatach były w stanie przyłożyć te modele, byliśmy w stanie przyłożyć te modele do danych i odpowiednio odczytać wyniki. Problem z tym był następujący. Te modele coraz bardziej się komplikowały, mieliśmy coraz więcej równań. Te modele były coraz bardziej złożone. Danych wbrew pozorom okazywało się nie tak dużo, no bo to były jakieś szeregi czasowe agregatów, takich jak PKB, inflacja, produkcja w poszczególnych sektorach. Nie było tego aż tak dużo, natomiast modele się nie sprawdzały, a żeby próbować je naprawić, jedynym sposobem było dołożenie kolejnych równań. No i teraz dokładali kolejne równania, patrzyli, znowu jest nie tak. I bardzo szybko ta liczba równań osiągnęła setki, liczba zmiennych, które występują, mogła nawet dochodzić tysięcy. No i przyszedł Robert Lucas. Robert Lucas jest najbardziej znany z czegoś, co się nazywa, zresztą od jego nazwiska, krytyką Lucasa i co wydaje się ma zdrowy rdzeń, który właściwie jest austriacki. No i ma też pewną konsekwencję, bo Lucas zaproponował alternatywę, która już taka austriacka nie jest. Krytyka Lucasa opiera się na jednym fundamentalnym wglądzie, że powinniśmy wiedzieć, czy zacząć modelowanie makroekonomiczne od modelowania jednostek. Ponieważ to, jak robił to Klein, jak robili to jego kontynuatorzy, to było zwykłe operowanie agregatami, to ignorowało to, co zresztą już mówił Hayek w latach 30., krytykując traktat o reformie monetarnej Keynesa, że pomija to, co najciekawsze, to, co dzieje się w agregatach, to, co dzieje się wewnątrz. Jeżeli mamy jednostki, to może się okazać, że pewne z danych, z szeregów czasowych wynikają nam pewne zależności, ale gdy próbujemy wykorzystać te zależności, to zachowanie jednostek zaczynają się zmieniać. Wobec tego agregaty zaczynają się zmieniać. No i nad tym już ci wcześniej keynesowcy makroekonomiści nie byli w stanie zapanować. Lucas zaproponował swoją alternatywę. I teraz, mając w pamięci stronę krytyczną, do tego momentu przedstawiciel szkoły austriackiej powiedziałby świetnie, bardzo dobra krytyka, zastanówmy się, czy nie można tego robić, jak robił to na przykład właśnie wspomniany już Hayek albo Rothbard. Natomiast Robert Lucas zaproponował alternatywne podejście i to podejście też było zmatematyzowane. Ono w największym skrócie polegało na tym, żeby wprowadzić agentów jako optymalizujących pewne problemy mikroekonomiczne. Oprócz tego wprowadzić sektor firm, który brałby pewne środki, na przykład czynniki pracy z tych gospodarstw domowych i optymalizowałby produkcję, ceny według tego. Gospodarstwa domowe oczywiście miałyby jakąś pewną korzyść związaną z nabywaną konsumpcją, natomiast miałyby pewną przykrość związaną z pracą. No i teraz, jeżeli byśmy ułożyli taki wielki system optymalizacyjny, układ, taki problem optymalizacyjny i byśmy go spróbowali rozwiązać, no to byśmy otrzymywali właśnie współczynniki, wszystkie odpowiednie i byśmy potrafili liczyć kolejne trajektorie w różnych scenariuszach. Problemów z tym podejściem jest kilka. I to jest ciekawe, że to podejście lukasowskie w zasadzie jest dominujące do dziś. Ono oczywiście polegało zmianie, że w pewnym momencie wbrew Lucasowi stwierdzono, że trzeba, ponieważ agenci mikroekonomiczni są doskonałymi optymalizatorami, trzeba wprowadzić pewne zaburzenia. No i te zaburzenia z reguły są wykonywane takimi procedurami, że gdzieś występują jakieś szoki losowe, gdzieś występują jakieś niedostosowania, na przykład związane z tym, że firmy dostosowują ceny tylko co pewien okres. Czyli na przykład tylko nie mogą optymalizować natychmiastowo, ale rzucają monetą. Jeżeli wyrzucą orła, optymalizują cenę. Jeżeli wyrzucą reszkę, to cena pozostaje bez zmian. I to było głównym źródłem właśnie ewentualnych tarć w gospodarce. I to podejście zasadniczo, czy to Lucas, który jest bardziej nazywany nowym klasykiem, czy to obecnie dominujące modele realnego cyklu koniunkturalnego, te, które zapoczątkował Lucas, czy to modele dynamiczne, stochastyczne, modele równowagi ogólnej, DSG, które są dominujące obecnie, właśnie są wykorzystywane przez banki centralne, tu właściwie przez wszystkie banki centralne, od Fedu, poprzez Europejski Bank Centralny, a i nawet gdzieś od 10 lat swój własny model posiada Narodowy Bank Polski. Więc właściwie chyba wszystkie banki centralne liczące się posiadają odpowiednie modele. Natomiast te modele mają cały czas problem, jeżeli chodzi o to, co Lucas nazywał mikropodstawami. Czyli mamy problem z tym, że agenci na poziomie mikro są doskonałymi optymalizatorami. Jeżeli by pominąć
tę jedną sytuację, w której firma rzuca monetę. Jednostki mają nieskończony horyzont czasowy. Firmy optymalizują pod ich użyteczność. Po drugie, wszyscy konsumenci są tacy sami. Wszystkie firmy w zasadzie są takie same, znowu z tym zastrzeżeniem, że rzucają monetę. Tutaj jest podejście to, które się nazywa podejściem według reprezentatywnego agenta i reprezentatywnej firmy. No i to jest problem, bo my znowu obserwując świat i również czytając dzieła przedstawicieli szkoły austriackiej, wiemy o tym, że jednak ludzie subiektywnie różnią się preferencjami, wyceną pewnych dóbr, również osądem przedsiębiorczym różnią się w bardzo, bardzo różnych wymiarach. Natomiast tutaj obserwujemy sytuację, w której mamy w zasadzie jeden typ konsumenta, jeden typ firmy. Jest wprowadzony pewien zabieg losowy, żeby to wszystko nie było idealnie symetryczne, no ale jednak jest to sytuacja, w której dopuszczamy tych agentów, którzy są bardzo nierealistyczni. Mamy działające podmioty, które nie pasują do tej wizji. No i teraz trochę występuje problem, który już zasygnalizowałem wcześniej, a mianowicie, że nie mamy wcale takich dużych szeregów danych. I tutaj czy to Robert Lucas, czy to może bardziej nawet Thomas Sargent, inny z laureatów Nagrody Nobla, inny właśnie z przedstawicieli tego podejścia nowoklasycznego, który rozwijał te modele realnych cykli koniunkturalnych, zresztą rozwija do dzisiaj. Oni twierdzili, że mieli świetne narzędzie, ale jak próbowali je przyłożyć do danych, to nie za bardzo działało. Oni myśleli, że będą w stanie zastąpić tym już ówcześnie całkiem dynamicznie rozwijającą się dziedzinę, jaką jest ekonometria, no bo ekonometria nie dysponowała takim aparatem teoretycznym, jakim oni dysponowali. Oni przyszli ze zmatematyzowaną teorią, która miała być świetnym fundamentem teoretycznym pod interpretowanie danych. No i okazało się, że z tym przykładaniem do danych to już nadal bardziej jest sztuka niż nauka. Te modele, które ja widziałem, to one operują jednak na nie takiej dużej liczbie równań, ale cały czas jak czytałem o tym, zastanawiałem się, a dlaczego tu jest taka forma funkcyjna? A dlaczego tu jest taki sposób przyjęcia? I to niestety odnoszę takie wrażenie, że te wszystkie wybory poszczególnych kształtów funkcji, czyli właściwie to, co fundamentalne jest w modelu, jest do pewnego stopnia, czy wręcz jest całkowicie arbitralne. Pojawia się wobec tego problem, że dobrze, są mikropodstawy, ale jeżeli są arbitralne mikropodstawy, dlaczego to mogłoby pasować? No, jedynym tutaj argumentem za dopasowaniem jest to, że przeszłe dane daliśmy radę dopasować. Ale dopasowanie przeszłych danych nie powoduje wcale, że będziemy mieli możliwość tego ekstrapolowania w przyszłość. Do tego dochodzi też taki prozaiczny problem obliczania wartości różnych współczynników, na przykład elastyczności. To ekonomiści pod tym względem są zgodni, że obliczanie tych współczynników jest bardzo dużym problemem w gospodarce, czy to nawet dla pojedynczych dóbr. I nie mamy dobrych szacunków w wielu przypadkach, jaka jest elastyczność konkretnego dobra. Tu potrzebujemy wstawić ileś współczynników danych dóbr dla danych dóbr dla danej gospodarki. Zwykle dysponujemy danymi, które były robione w innych okresach, dla innych krajów, jakimiś uśrednionymi szacunkami. Nie mamy żadnej gwarancji, że to jakkolwiek odpowiada temu, co rzeczywiście badamy. No dobrze, ale można z drugiej strony zauważyć, że jednak takie narzędzia potrafią dać nam przynajmniej, nie wiem, jakieś takie przybliżenie pewnych procesów. Na przykład jeśli rozpatrujemy, czy obniżyć wydatki państwa o 10% i jednocześnie o tyle samo obniżyć podatki, to wrzucając to do takiego modelu może nam wyskoczyć, jakiego efektu na dobrobyt możemy się spodziewać z takiej operacji. Jakieś przybliżenie przynajmniej możemy dostać i będziemy wiedzieć, że nie jest to może coś hiperdokładnego i nie musimy się przywiązywać do tych liczb, które są tam po przecinku, ale no, jakiś ogląd wielkości jakichś procesów chyba zdobędziemy, czy nie? To jest dobre pytanie. Z jednej strony ktoś mógłby powiedzieć, że gdybyśmy rzeczywiście wpadli na pomysł, czyli jeżeli byśmy byli na tyle dobrymi makroekonomistami, że potrafilibyśmy zidentyfikować, które zmienne będą się liczyć w danej sytuacji i zidentyfikować, jakie między nimi relacje zachodzą, i byśmy trafili z formami funkcyjnymi, to owszem, byśmy dopasowywali dane i byśmy wyciągnęli z tego poprawne wnioski. I to jest to, co na przykład w szkole austriackiej bardzo dobrze mogłoby się znaleźć swoje miejsce w dziale historii. Rzeczywiście to byłoby zastosowanie pewnej teorii. Tutaj oczywiście przy założeniu, że czy nawet niekoniecznie przyjmujemy ten model reprezentatywnego agenta, próbujemy jakoś inaczej szukać, to myślę, że przynajmniej część ekonomistów, część przedstawicieli szkoły austriackiej zgodziłaby się z tym, że to mogłoby poszerzyć nasze dane historyczne. Natomiast przede wszystkim musiałby zajść dwa warunki. Po pierwsze, musielibyśmy dokonać trafnego osądu
trafnego tego, co Mises nazywa rozumieniem, jeżeli chodzi o identyfikowanie istotnych relacji zachodzących w gospodarce. Że rzeczywiście to są akurat te zmienne makroekonomiczne, które chcemy obserwować, do których obserwujemy wpływ i zastosowaliśmy do nich dobrą teorię. No i właśnie. I tutaj musiałby zajść drugi warunek, mianowicie w żadnym punkcie to, co prezentuje model matematyczny, nie mogłoby być sprzeczne z tą teorią. I tutaj każdy przedstawiciel szkoły austriackiej powie, że to nie może być sprzeczne z teorią austriacką. A musiałoby być też, najlepiej by było, jakby z tego czerpało jak najwięcej. Czyli wykorzystywało te wszystkie rozróżnienia, które są stosowane. Jeżeli te dwa warunki by zaszły, to myślę, że przynajmniej jest spora szansa, żeby to potraktować jako pewien wkład. Zresztą jakoś też przedstawiciele szkoły austriackiej nie mają problemu z czytaniem pracy, która może nie jest tak zmatematyzowana, nie jest taka techniczna, ale właśnie z pracami historycznymi, które interpretują zjawiska. Tu też jest możliwe, że równania pomogą nam ująć pewne zależności między zmiennymi w gospodarce w taki sposób, że jesteśmy w stanie to zinterpretować na gruncie historycznym. Natomiast wydaje mi się, że problem z tego rodzaju modelami, jaki jest obecnie, jest taki, że nikt nigdy nie sprawdza, na ile te dwa warunki są spełnione i na ile dobranie czegoś innego by coś zmieniło. Szczerze mówiąc, przykłady modeli, z reguły typowa praca modelująca wygląda tak, że jest opis równań, wybiera się spośród 4-5 istniejących w literaturze form funkcyjnych, wrzuca. Nie wiadomo właściwie, dlaczego się wybiera jedną, a nie drugą formę funkcyjną. Ustala się dość arbitralnie, które zmienne są istotne i też często przyjmuje się, że to już, tu może akurat jest bardziej uzasadnione, czy gospodarka jest bardziej otwarta, czy bardziej zamknięta. To jest, powiedzmy, mniej problematyczne. Na przykład Stany Zjednoczone mogą, prawdopodobnie również przedstawiciele szkoły austriackiej, zgadzali się, że tu możemy zastanowić się, na ile wymiana międzynarodowa jest istotna. Jako takie najprostszy model roboczy zacząć bez. Natomiast Polska niewątpliwie musi uwzględniać import i eksport. Natomiast pytanie, jeżeli wrzucimy błędny model i zastosujemy do niego, nawet przyłożymy te szczątkowe dane, które posiadamy, a tych danych naprawdę nie posiadamy dużo, no to dostaniemy jakieś wyniki, które potem sprawdzamy i ponieważ czasami w wielu przypadkach nie jesteśmy pewni, jaki zaszedł scenariusz, albo w przypadku błędu zawsze możemy powiedzieć, że trochę współczynniki się zmieniły, no i nie, musimy skalibrować jeszcze raz model, to jest trochę podatne na to, że będziemy kalibrować to w nieskończoność. Że będziemy się zachowywać trochę tak, jak powiedzmy wróżka, która mówi, należy obstawić w losowaniu lotto takie numery. Jak nie wypadnie, zgłaszamy się do niej i mówię, no niestety, tu coś nie wykalibrowała modelu. Dobrze, kalibruję mój model, następne losowanie. Próbujemy dalej. Więc na tyle, na ile jakimś cudem udałoby się pewne związki przyczynowe ująć, istniejące w gospodarce, to coś mogłoby się trafić. Natomiast nie mamy systematycznego sposobu, żeby sobie z tym radzić. W tych twoich wypowiedziach padło słowo ekonometria jako coś innego od tych dużych formalnych modeli. Czym ta ekonometria jest i do czego ekonomiści dzisiaj używają? Właściwie ekonometrią określa się zastosowanie metod statystycznych, probabilistycznych do badania danych gospodarczych. I tutaj ogólnie podejście też tego, co nazywamy ekonomią matematyczną, może mieć kilka znaczeń. Że czasami ekonomią matematyczną bywa to nazywane, co jest czystą teorią. Czyli jeżeli mamy to, co Austriacy nazywają, słusznie oddzielają teorię od historii, nazywają teorią, to mamy sytuację, w której ekonomiści próbują konstruować teorię, posługując się narzędziami np. algebry, albo topologii, albo różnych innych takich teorii matematycznych, budując teorię ekonomii. Stosując twierdzenia właśnie w jakiś sposób, nadając interpretacje ekonomiczne poszczególnym symbolom matematycznym. To na gruncie teorii z tym są osobne problemy, niż z tym, jak wygląda zastosowanie matematyki w tym, co Austriacy nazywają historią. W historii mamy sytuację, w której użycie matematyki może być zasadne według pewnego osądu. Zresztą wiemy to z życia codziennego, że czasami opis czysto jakościowy może być uzupełniony przez prosty opis ilościowy pewnych indeksów, które nie są stuprocentowo miarodajnym wskaźnikiem, ale coś nam mówią. Więc z takim też podejściem, wydaje mi się, ekonometrzy zaczynali i dostrzegali też to podejście już bardzo mocno rozwinęło się od lat 30., 40. To też jest bardzo znamienne, że rozwój ekonometrii i ekonomii matematycznej gdzieś zbiega się w tych samych latach. I rozwój ekonometrii też bardzo został wspomożony przez opracowywanie pierwszych szeregów danych, na przykład dotyczących PKB. Badania Kuznetsa, które zaowocowały pierwszymi obliczeniami właśnie produktu krajowego brutto, to niewątpliwie był taki bodziec do tego, żeby spojrzeć na to, że mamy wreszcie dane i możemy je analizować wręcz ateoretycznie. Możemy po prostu przeprowadzać, szukać jakichś korelacji,
Ktoś powie, korelacja nie oznacza przyczynowości i bardzo słusznie. Natomiast też trzeba pamiętać o drugiej stronie medalu, że w wielu przypadkach przyczynowości skutkują korelacjami. Więc znalezienie korelacji mogłoby być, i tu przypuszczam też, że przedstawiciele szkoły austriackiej mogliby się zgodzić z tym, że mogłoby być jakąś inspiracją do zastanowienia się, czy tutaj przypadkiem nie kryje się jakaś głębsza relacja przyczynowa. Tego by oczywiście nie dowodziło z perspektywy austriackiej, natomiast mogłoby być jakimś bodźcem do namysłu. Część zwolenników i ludzi uprawiających ekonometrię odwrotnie. Twierdzili, że trzeba w taki sposób badać, trzeba przyłożyć do danych, zobaczyć co wyjdzie, patrzeć na stabilne relacje i tutaj podejście to chyba najbardziej było historycznie identyfikowane z komisją Colesa, która mówiła o, właściwie motto komisji Colesa brzmiało measurement is everything. Pomiar jest wszystkim, więc jeżeli mamy taką sytuację, no to po prostu ludzie wierzyli, że ze zbioru danych jesteśmy w stanie coś wywnioskować. Oczywiście, z tym podejściem są różne problemy, takie, że jeżeli chodzi o zmienne ekonomiczne, no to występuje problem, który świetnie opisał też u początku swojej kariery adept szkoły austriackiej, czyli Oskar Morgenstern w swojej książce On the Accuracy of Economic Observations. Bardzo dobra książka, bardzo niedoceniana i w gruncie rzeczy w duchu bardzo austriacka, gdzie on opisuje z jednej strony to, w jaki sposób możemy się mylić w pomiarach w naukach przyrodniczych, a do tego jeszcze dokłada, że nauki społeczne mają osobne źródło błędów. I te źródła błędów są rozliczne. To może być problem z tym, w jaki sposób zebrać wiele cen w jeden indeks. Trzeba przypisać jakieś wagi, pojawia się problem doboru wag, tutaj nie unikniemy pewnej arbitralności. Podobnie, jeżeli chodzi o raportowanie na przykład kwestionariuszy ankiet, ono bywa z założenia wycinkowe. I tutaj mamy sytuację, w której musimy wnioskować o całej populacji na bazie pewnej próbki, no i jest problem z zapewnieniem tym, żeby ta próbka była reprezentatywna, daleko większy niż w sytuacjach właśnie w naukach przyrodniczych. Dodatkowo mamy sytuację, w której pewnym agendom czy pewnym ludziom zbierającym dane może po prostu zależeć o zafałszowaniu tego. Dobrym przykładem może być czy to polityka gospodarcza III Rzeszy czy Związku Radzieckiego miała być w założeniu oparta właśnie na takim racjonalizowaniu statystyce. Z drugiej strony wiemy, że notorycznie statystyki w przypadku jednego i drugiego państwa były fałszowane, czy to na poziomie pojedynczych przedsiębiorstw, które próbowały się wykazać, że robią więcej niż im zaplanowano, czy też na poziomie całych krajów, wobec czego te statystyki były bezwartościowe. Teraz, w przypadku wielu obecnych krajów pewnie jest tak, że nie ma większego problemu z intencjami, że jest założenie, żeby te statystyki były zbierane rzetelnie, ale nawet jeżeli wkradają się pewne błędy, to one mogą też wynikać z nieświadomości, że jest generalnie może być jakiś powód do unikania odpowiedzi. Na przykład firmy mogą obawiać się pewne rzeczy raportować, bo gdyby raportowały pewne rzeczy w inny sposób, to mogłyby podlegać właśnie jakimś innym regulacjom. Czy z tego powodu mogą mieć bardziej tendencję do jakiegoś, do pewnego ukrywania. Czy może istnieć mnóstwo różnych takich bodźców w systemie, które będą zniechęcały do poprawnego raportowania. Ale nawet jeżeli założylibyśmy pod tym względem pełną transparentność, problem z danymi w naukach społecznych jest daleko większy niż w naukach przyrodniczych. No i w tym momencie, jeżeli te dane rzeczywiście są dość rzadkie, jeżeli są problematyczne, no to szukanie w nich korelacji nie przyniesie nam chyba oczekiwanego sukcesu. Próbowano temu zaradzić, do pewnego stopnia próbując właśnie pożenić jedno z drugim, czyli nadać pewną teorię ekonometrii, albo z drugiej strony, jak wspominałem, przyłożyć te modele makroekonomiczne do danych. Oba podejścia spotkały się o tyle z pewnym sukcesem, że to jest rzeczywiście podejścia, które są szeroko przyjęte i nawet wśród uprawiających te podejście możemy znaleźć laureatów Nagrody Nobla. Natomiast nadal wydaje mi się, że uprawiając to, dalej trzeba mieć z tyłu głowy, że jest to bardziej sztuka, gdzie trzeba dobrać te elementy. Musimy wiedzieć, czego szukać, musimy być świadomi, że istnieje pełno błędów i wobec tego nie powinniśmy przywiązywać za dużo wagi, nawet jeżeli nasze badanie jest dobre, do tego, żeby w jakikolwiek sposób to uogólniać. Tak więc podsumowując, myślę, że zresztą badania ekonometryczne, tak jak Mises wskazywał, relacje między teorią a historią nie mogą nigdy przeczyć badaniom teoretycznym. Podejmowanie ich jest wartościowe o tyle, że warto się konfrontować z empirią w najróżniejszy sposób. Czyli jeżeli mamy teorię, to też ostatecznie teoria musi służyć wyjaśnieniu świata rzeczywistego. Ostatecznie dobrze by było, jakbyśmy pokazywali świat i wyjaśniali, jak zachodzą tam procesy. Teraz, możliwe, że teoria jest ważna, natomiast jej wpływ jest nieistotny. No, gdyby ktoś
podszedł do tej sytuacji, powiedział, że nawet ktoś mógłby mówić, nie wiem, omawiając ilościową teorię pieniądza, czy jakieś w teorii pieniądza twierdziłby, że olbrzymi dodruk pieniądza wywołuje małą inflację, albo olbrzymi dodruk, czy może inaczej, że są możliwe jakieś inne przesunięcia, które byłyby niezgodne, no to możemy sobie zadać pytanie, czy to zawsze jest dla nas inspiracja do pytania, czy łańcuch dedukcji, który nas doprowadził do teorii, jest poprawny, albo też, czy wszystkie warunki, które określamy zbiorczą klauzulą ceteris paribus, czyli wszystkie pozostałe warunki niezmienione, rzeczywiście jest zachowana w tym przypadku. Czy może jednak zmienił się jakiś czynnik, którego nie uwzględnialiśmy? I jako takie badania, czyli z jednej strony jako zastosowania teorii, która uzupełnia dodatkowymi również jakimiś matematycznymi narzędziami, a poza tym jakieś inspiracje do zastanowienia się nad jakością teorii, to tu jak najbardziej znalazłbym wartość. Problem, żeby rzeczywiście nie nadawać temu większej rangi, niż w wielu przypadkach bywa, że niestety w przypadku nauk przyrodniczych metoda eksperymentalna, obserwacyjna jest dużo bardziej skuteczna z uwagi na brak błędów, na możliwość powtarzania eksperymentów, a tutaj ten status poznawczy różnych eksperymentów jest stosunkowo słaby. Wobec tego namysł nad teorią zyskuje na znaczeniu. To mi się taka anegdotka przypomina, którą Walter Block lubi opowiadać, że jak robił doktorat bodajże u Beckera, to miał badać wpływ kontroli cenowych na rynek mieszkaniowy i w pierwszej wersji mu wyszło, że są pozytywne skutki, że nie ma jakichś tam niedoborów i tak dalej, na co Becker mu kazał znaleźć takie dane, które pokażą coś przeciwnego i tak Block grzecznie zrobił i w końcu stworzył taki model, jak się domyślał, ekonometryczny, który pokazał, że jednak kontrole cenowe szkodzą rynkowi mieszkaniowemu. Więc jednak wbrew pozorom ta teoria dość wyraźnie w głowach ekonomistów siedzi i chcąc nie chcą jakoś kieruje to, na co patrzą, jakich danych wyszukują, etc. Tak, ja tutaj chciałbym jeszcze dodać, że jest słynne badanie dotyczące płacy minimalnej Krugera i Karda. I z nim też jest pewien problem, no bo ono z jednej strony stawiało się w poprzek ortodoksji tej, z której i zgadzają się Austriacy i zgadzają się również przedstawiciele głównego nurtu, że podniesienie płacy minimalnej jest czynnikiem sprawczym dla bezrobocia. Oni wykonali badanie ekonometryczne, zresztą wydaje mi się bardzo uczciwe, porządne pod względem technicznym. Tutaj zrobili to, co mogli. I wyszło im, że takich różnic nie ma. Natomiast najbardziej rozczarowującą częścią jest całą pracę, że oni nie proponują żadnego wyjaśnienia. To jest jakieś kilka różnych luźnych refleksji, w żaden sposób nie ubranych w teorię. No i teraz, jeżeli stawiamy to jako... ciężko jest stawiać to jako mocny argument w dyskusji. Oczywiście, takie zdarzenie zaszło, ale co to nam może mówić o sytuacji w ogóle? Czy może to nas skłonić do zastanowienia się, czy nie popełnili może nieświadomie jakiegoś błędu? Czy może nawet jeżeli mieliby rację, Tutaj to wobec tego pytanie, czy jaka jest alternatywna teoria. W tej pracy nic nie było i to jest aż zaskakujące, że ta praca jest bardzo często wykorzystywana w dyskusji. Natomiast to, co z nią właściwie trzeba zrobić, nie wiadomo. Sami autorzy nie dają sugestii, nie mają alternatywnego pomysłu. A to, że tak trochę ich w obronę wezmę, nie jest tak, że później jednak wydali całą książkę, gdzie jakąś tę teorię Monopsonu czy innych tam jakichś... Możliwe, natomiast i szczerze mówiąc z tego, to ja nawet kiedyś sięgnąłem po prostu do oryginalnego artykułu, bo chciałem się zapoznać z tym, jak to jest wytłumaczone i byłem zaskoczony. Tak trochę bardzo możliwe, że zresztą to by o tyle dobrze o nich świadczyło, że przynajmniej zdawali sobie sprawę z tego braku, ale to też ktoś mógł powiedzieć, że właśnie, że takie badanie dopiero zyskuje znaczenie, jeżeli damy temu pewne ramy teoretyczne, że to sama obrona nie wystarczy. No i tak jak mówię, że ja bardzo chętnie bym usłyszał, natomiast niestety w paru dyskusjach zdarzyło mi się natrafić po prostu na rzucenie argumentem z podania linku do publikacji Karda i Krugera, z którą się zapoznałem już wcześniej, no i powiedzmy, że nie pomagała. Znaczy, po prostu ciężko mi przyjąć jako argument samą tę publikację. A jeżeli jednak próbowali coś, no to ja powiedziałbym, że to dobrze o nich świadczy, że przynajmniej mają tę świadomość, że potrzebna jest teoria. No szkoda, że nie zrobili tego odwrotnie. Czyli, że nie pomyśleli, co mogłoby być czynnikiem tutaj sprawczym, no bo podanie samych wyników jeszcze nie jest rozwiązaniem, co najwięcej stwierdzeniem, że nie uwzględniliśmy wszystkiego. Czego nie uwzględniliśmy, gdzie popełniliśmy błąd, nic nie wiadomo. Też jakąś taką najnowszą
w miarę modną próbą poprawienia tych badań ekonometrycznych jest dążenie do ich, teraz chyba nie ma tutaj dobrego polskiego słowa, ulosowienia, tak, czyli do randomizowania. Chyba randomizacji jest dobrym polskim terminem. Znaczy tak utarło się. Nie wiem, czy to jest oczywiście kalka językowa, ale nic lepszego nie mamy. Na czym randomizowane badania polegają? Tutaj ogólnie coś, co się nazywa właśnie badaniem, czy próbami kontrolnymi zrandomizowanymi, czy ulosowionymi, randomized control trials, no to jest podejście, które już właściwie wcześniej zostało wykorzystane w naukach, chociażby w naukach biologicznych. Jest to badanie, w których dzielimy społeczność na dwie grupy. Grupę kontrolną i grupę, na której przeprowadzamy właściwy eksperyment, czy stosujemy pewną zmianę. I teraz, jeżeli dobór do tych grup jest losowy, to przeprowadzenie tych zmian gwarantuje nam, że zaobserwujemy w wyniku średniej jednej populacji i drugiej populacji, zaobserwujemy, czy ten dany czynnik miał wpływ, czy nie miał wpływu. Bo pozostałe czynniki pozostają niezmienione, o tyle, że grupa jest dobrana losowo. Zakłada się, że ta losowość gwarantuje podobny rozkład pozostałych cech u obu grup. No i grupy są w tym samym środowisku, więc pozostałe czynniki zakłada się, że też średnio jednakowo na nie wpływają w ten sam sposób. No i tutaj to jest, zresztą to podejście jest nazywane takim złotym standardem badań empirycznych. No i ono jest bardzo popularne i w ekonomii. Zakończyło się, nie wiem, w 2020 roku bodajże, czy 19. No, strach nie pamiętać takich rzeczy, ale wydaje mi się, że w 20. Zakończyło się Nagrodą Nobla dla trójki profesorów, dla Duflo, Banerjiego i Kramera. I troje ekonomistów, którzy właśnie przeprowadzali te eksperymenty, czy przeprowadzają do dzisiaj. Na przykład przeprowadzali taki eksperyment w Indiach, jeżeli chodzi o program różnych bonów żywieniowych, w taki sposób, że po prostu chcieli zbadać, jak różne typy bonów żywieniowych, czy jak te informacje, które znajdują się na bonach, w jaki sposób wnoszą wkład, czy jaki jest ich wpływ. No i dokonywali pewnych właśnie randomizacji, bo przecież bony można przydzielać losowo w danej społeczności. Jeżeli aplikuje, nie wiem, 30 osób, no to można losować po prostu 15 z nich. I wykonywali badania. Przeprowadzali również badania nad mikrofinansowaniem, właśnie nad mikrokredytami. Tam też na podobnej zasadzie. Dzielili na dwie grupy. Według tego, że jak ktoś aplikował i spełniał, no to brali w tym momencie tych spełniających, no i dzielili ich losowo na odpowiednio dwie grupy. I sprawdzali wyniki, na przykład czy pod tym względem dobrobyt się podniósł u jednych i u drugich. No i dobrze, teraz jeżeli chodzi o dobre strony, to tego rzeczywiście, że oni próbują zachować, biorą standardy takie, które są statystycznie poprawne. Czyli jeżeli są spełnione założenia, jeżeli te próbki, czy te dwie populacje na wejściu, one spełniają te warunki, czyli byłyby wybrane losowo, dostatecznie duże i rzeczywiście te cechy by się uśredniały, no to jest tak, że odpowiednio na wejściu musimy zaobserwować różnice. I to jest dobre. Problem jest taki, że każdy argument jest tak dobry, jak jego najsłabsze ogniwo. No i tutaj najsłabszym ogniwem jest, właściwie można wskazać kilka. Znaczy po pierwsze, jest to sam dobór ewentualny uczestników. I pytanie, czy jeżeli podzielimy losowo grupę, czy one są dostatecznie duże? W przypadku, powiedzmy, różnych nauk biologicznych, no to tutaj można było badać wpływ, nie wiem, takiego poziomu, takiego hormonu, czy stosowania takiej, nie wiem, takich zastrzyków albo innych zastrzyków, jedna grupa otrzymywała placebo. To mieliśmy te wyniki, z którymi też czasami był problem replikowalności, ale wydaje się jednak przy mojej laickiej wiedzy, że tutaj jakiś poziom istotności był osiągany. Natomiast w sferze społecznej pytanie, czy te grupy były na tyle duże. Tutaj w przypadku wielu badań były kontrowersje. Natomiast nawet jeżeli te wyniki badań były poprawne, byśmy założyli, że rzeczywiście odkryliśmy prawdziwą zależność, to zupełnie nic nie mówi nam o przyczynach tej zależności. Czy o tych, jakimi dokładnie kanałami czy mechanizmami transmisyjnymi dokonywała się ta zmiana. A więc mamy podstawowy problem z tym, żeby jakkolwiek skalować to podejście na większe i większe, czy na inne kraje, czy też również na, powiedzmy, z jednej gminy na cały kraj. Więc potrzebne jest nie tylko wyliczenie tego, jaka zachodzi rzeczywiście reakcja, ale również potrzebowalibyśmy czegoś, co się fachowo nazywa zewnętrzną ważnością. Czyli na ile ten wynik da się przenosić, daje się ekstrapolować również na inne okoliczności. Więc teraz, zaletą niewątpliwie tych prób randomizowanych
jest to, że to podejście jest technicznie jest rygorystyczne, ono jest wewnętrznie ważne. Znaczy, jeżeli włożymy dobre rzeczy, otrzymamy dobre wyniki. Natomiast może jeszcze jednym problemie wspomnę, a mianowicie o tym, że te wyniki dają nam średni skutek. Natomiast nie mówią, na ile możemy się pomylić. Więc jest tak, że jeżeli mamy próbować uogólnić, to bardziej nas interesuje to, czy my jeżeli minimalnie zmienimy dane na wejściu, to czy przypadkiem na wyjściu nie dostaniemy czegoś zupełnie innego. No i w przypadku właśnie ten standard randomizowanych prób kontrolowanych, on nam tego nie daje. On nam tylko mówi, że w średnim przypadku to się przeniesie na średnim przypadku to. No i musimy wierzyć, że dokładnie taką samą sytuację mamy dokładnie w innych miejscach. A to w wielu przypadkach nie jest spełnione. No i zresztą to też skłania do pewnego sceptycyzmu, no bo jednak tutaj można osiągać pewne wyniki, a potem może przyjść następny zespół i osiągnąć inne wyniki. I właściwie tak można się przerzucać bardzo, bardzo, bardzo długo, nie osiągając konsensusu. A niestety, ponieważ ci autorzy postawili na formalizm, no to u nich rola jakiejś teorii ekonomicznej, która miałaby mieć znaczenie w jednym i w drugim przypadku, nie jest aż taka duża. Wręcz można powiedzieć, że jest bardzo minimalna. No właśnie, to czy w takim razie zastosowanie tych matematycznych metod wielorakich, o których mówimy, pomogło nam, nie wiem, zrozumieć lepiej jakiś ekonomiczny problem? Dobre pytanie. Znaczy, to jest trochę tak, że tutaj zapuszczamy się właśnie w co by było gdyby. Czy te środki, gdyby nie były wykorzystane na matematykę, czy byłyby wykorzystane sensownie? Szczerze mówiąc, wydaje mi się, że pojawiło się dużo ślepych uliczek i też pojawiła się taka niestety zgubna tendencja do tego, żeby w całym systemie kształcenia ekonomistów promować tych, którzy są lepszymi formalistami, którzy lepiej operują tą matematyką, którzy lepiej sobie radzą właśnie z rozwiązywaniem, nie wiem, jakichś bardziej problemów optymalizacyjnych w modelach DSG, albo którzy lepiej operują jakimiś pakietami informatycznymi i szybciej liczą regresję, czy bardziej są obeznani z zaawansowanymi technikami statystycznymi do liczenia różnych zagadnień ekonometrycznych. Natomiast mniej mamy czegoś, co już nawet oczywiście przedstawiciele szkoły austriackiej bardzo ocenili i podkreślali, że ekonomista to nie może być tylko ekonomista. To musi być również, musi posiadać pewne tło, mieć jakąś elementarną wiedzę socjologiczną, politologiczną, filozoficzną, czy również znać się na danej badanej dziedzinie i rozumieć na przykład, jeżeli ktoś bada problemy, nie wiem, biedy w Indii, to wpadałby, żeby jednak trochę rozumiał, jak pewne mechanizmy transmisji kulturowej tam też mogą wyglądać. Więc to jest dobre pytanie, na ile już taki stosowany ekonomista musiałby mieć, a na ile po prostu zbierze dane, znaczy, czy weźmie dane przedstawione przez kogoś innego, narysuje regresję i powie, że to jest to. Niestety jest taka tendencja, żeby właśnie te czołowe czasopisma są bardziej zainteresowane modelami, no bo tu jednak występuje jakiś dowód, że autor dysponuje odpowiednią techniką. No i jeżeli te techniki są uznawane, następuje tendencja do uczenia tego w ten sposób, może nie koniecznie na poziomie studiów licencjackich czy magisterskich, ale już w tych najlepszych szkołach, nie wiem, na Harvardzie, na MIT, to tam te studia doktoranckie są bardzo zmatematyzowane. No i potem ekonomiści wychodzą jako świetni eksperci od obliczeń, a ludzie pozbawieni intuicji właśnie ekonomicznej. I nad tym nie tylko ubolewali przedstawiciele szkoły austriackiej. Cytaty, że ekonomista powinien mieć bardzo szeroką wiedzę, można znaleźć u Keynesa, można znaleźć też chociażby ubolewa na tym strasznie Deirdre McCloskey. Również jest kilku autorów, których byśmy określili właśnie jako ekonomistów głównego nurtu, którzy byli świadomi przesadzania tego. Kenneth Boulding, bardzo znany ekonomista amerykański. W każdym razie zastanowiłbym się, czy wobec tej całej krytyki i krytyki również wielu mniej znanych ekonomistów, którzy mówią o, i również Mark Block, bardzo znany metodolog ekonomii, który też bardzo na początku swojej kariery cenił to podejście matematyczne, ale później również dostrzegł jego braki. Więc te zastrzeżenia są bardzo ważne o tyle, że one rzeczywiście pokazują, że to stosowanie metod matematycznych to nie są same zalety. Oczywiście zrozumiałe jest, że jeżeli sąsiaduje się z Wydziałem Fizyki, z Wydziałem Chemii, gdzie powiedzmy metody matematyczne są na porządku dziennym, jeżeli się sąsiaduje z Wydziałem Biologii, jeżeli właśnie jakieś przeprowadzane są badania, w których randomized control trial to jest podstawowa, czy jakieś takie powiedzmy bardzo mocne narzędzie badawcze,
no to występuje naturalna pokusa, żeby ustawić sobie standard naukowości tam, gdzie oni stawiają. Ale to chyba nie jest najlepszy pomysł. Najlepszym pomysłem jest uświadomienie sobie, że ta materia jest nieco inna. Ona jest bardziej złożona. Jest to, co pojawia się na poziomie cen, czy powiedzmy cykli, na to ma wpływ splot różnych czynników. Z drugiej strony jest prostsza. Mamy dostęp do pewnej teorii, czy w punkcie wyjścia znamy pewne, być może proste dla wielu, może oczywiste, ale jednak prawdy, z których możemy nabudować system. Tak jak wychodząc od tego, co mówił Ludwik von Mises, że człowiek działa, środki są heterogeniczne. Na tej podstawie jeszcze ekonomiści werbalni potrafili skonstruować bardzo dużą teorię, której przyjęcie powinno być właściwie takim pierwszym punktem matematycznego ekonomisty. A potem już jako matematyk mógłby próbować z pełną świadomością pokory wobec problemu zbierania danych przystąpić i sprawdzać, czy rzeczywiście bada. I to jako wartościowe uzupełnienie badań historycznych jednak warto czasami przeprowadzić. To też nie jest tak, że jeżeli czytamy Rothbarda Wielki Kryzys w Ameryce, to on jednak stara się przytoczyć dane, stara się pokazać, że pewne agregaty pieniężne zachowywały się tak, podczas gdy pewne wskaźniki wskazywały się tak. Nawet przy całej świadomości ułomności liczenia różnych agregatów pieniężnych, na ile one odpowiadają rzeczywistej podaży pieniądza i na ile powiedzmy cykl koniunkturalny czy jakąś koniunkturę można ująć w prostym wskaźniku poziomu cen, PKB na mieszkańca i tego typu parametrów. Jednak tutaj jest pewne zastosowanie do tego, żeby to zbierać i obserwować, ale z pokorą i świadomością prymatu teorii. To może tym apelem zakończymy naszą dzisiejszą rozmowę. Bardzo Ci dziękuję za te ciekawe komentarze. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę i zapraszam na nasze kolejne podcasty. Do usłyszenia.